Witam serdecznie. Nazywam się Michał Szymanowski i zapraszam Państwa serdecznie do obejrzenia ostatniej audycji z cyklu Inspiracje Chopinowskie w miniaturach fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego. Dziś przejdziemy do drugiego zeszytu tańców polskich op. 9, w skład których wchodzą Mazurek B-dur, Krakowiak A-dur oraz wieńczący cały cykl Polonez H-dur. Utrzymany w tempie Allegro Manon Troppo Mazurek B-dur op. 9 numer 4, podobnie jak poprzednie tańce, posiada trzyczęściową budowę typu repryzowego. W porównaniu do mazurka Amol oraz mazurka A-dur z pierwszego zeszytu jest jednak bardziej stateczny, chorałowy, a miejscami nawet monumentalny. Objawia się to w bogatszej, bardziej rozbudowanej fakturze fortepianowej, a także zastosowanej dynamice. W mazurku odnajdziemy obszerne fragmenty forte i fortissimo. Ceniony muzykolog, autor jedynej kompletnej pracy o twórczości Ignacego Jana Paderewskiego, Bogusław Raba, doszukuje się podobieństwa mazurka B-dur z mazurkiem Chopina Cismol op. 56 numer 1. Pisze on: mazurek Cismol numer 1 Chopina stanowi podstawę inspiracji dla mazurka B-dur numer 4. Paderewski wykorzystuje charakterystyczne elementy pierwowzoru, rysunek melodyczny myśli inicjalnej oraz chromatyczny ruch wstępujący, co w zasadzie oprócz chorałowo-akordowego odcinka części skrajnych wyczerpuje nieomal materiał utworu. Choć trudno nie zgodzić się z autorem tych słów, osobiście bardziej słyszę i dostrzegam podobieństwo mazurka Paderewskiego z mazurkiem Chopina F-dur z op. 68. Po pierwsze ze względu na oznaczenie tempa, także Allegro Manon Troppo, pokrewną tonację F-dur w przypadku mazurka Chopina, B-dur w przypadku mazurka Paderewskiego, rodzaj akordowej faktury, a także opadające dwutaktowe motywy. Proszę posłuchać mazurka Chopina. A tak brzmi początek mazurka B-dur Paderewskiego. Część środkowa mazurka Paderewskiego, notabene wykazującą także analogię z mazurkiem Chopina, rozpoczyna się ciekawą progresją o schemacie kwintowym, przełamującą trójdzielne metrum utworu. Fragment ten przygotowuje rzewną kujawiakową melodię, tym razem bardziej przypominającą nie Chopina, a znaną piosnkę Czerwone jabłuszko. Proszę posłuchać. Podobnie jak miało to miejsce w poprzednich utworach cyklu, także w mazurku B-dur zwraca uwagę duża ilość oznaczeń agogicznych. Za jej pomocą kompozytor różnicuje zarówno większe całości, jak i wewnętrzne motywy czy frazy. Pod tym względem mazurek B-dur pobił nawet krakowiaka F-dur, o którym opowiadałem w pierwszym odcinku, gdyż tutaj na 13 taktów mamy aż 10 oznaczeń agogicznych. Ten rodzaj fluktuacji tempa daje wrażenie plastyczności, swobody, bliskiej korzeniom muzyki ludowej. Jedną z charakterystycznych cech fakturalnych zarówno miniatur fortepianowych, jak i całej twórczości Ignacego Jana Paderewskiego jest obecność elementów techniki polifonicznej, przyjmującej najczęściej postać imitacji motywów i fraz. Wspomniałem o tym już w poprzednim odcinku przy okazji mazurka A-dur. Bardzo podobnie będzie także w ostatnim w cyklu Polonezie H-dur. W mazurku B-dur natomiast słuchać to wyraźnie, zwłaszcza w środkowej części utworu, kiedy czerwono-jabłuszkowy, jak go nazwaliśmy, motyw prezentowany jest raz w prawej, raz w lewej ręce. Proszę posłuchać.
Przed zakończeniem mazurka B-dur, podobnie jak było to w poprzednich utworach, mamy mini kadencję, a całość utworu kończy się z mazurowym przytupem. Posłuchajmy. Skoro znamy już zakończenie utworu oraz większe jego fragmenty, posłuchajmy utworu w całości. Mazurek B-dur, opus 9, numer 4 Ignacego Jana Paderewskiego. Kolejnym utworem cyklu jest Krakowiak A-dur, opus 9, numer 5. To bardzo pogodny, utrzymany w tempie allegro gracioso utwór. W porównaniu do poprzednich tańców zwraca uwagę duża różnorodność w prezentowaniu tematu krakowiaka. Za każdym razem jest on w innej szacie brzmieniowej, innym układzie fakturalnym. Warto zauważyć, że Paderewski różnicuje brzmienie nie tylko za pomocą układów pianistycznych i zmian rejestrów fortepianu, ale także za pomocą włoskich określeń wykonawczych. Tak temat krakowiaka brzmi za pierwszym razem. Tak brzmi przy powtórzeniu tematu kongracja. Tak temat krakowiaka brzmi w repryzie. Oraz w zakończeniu utworu Marcato il canto oraz Con passione. Część środkowa krakowiaka Un poco più vivo przynosi zmianę charakteru oraz bardziej burzliwy charakter agitato, a także zmianę tonacji na molową, w tym wypadku fismol.
We fragmencie tym zwraca uwagę śmiałe użycie tyrol zarówno w wysokim, jak i niskim rejestrze. Wzmaga on uczucie wzburzenia oraz niepokoju tego fragmentu. Wspominałam już o tym przy omawianiu mazurku Adur z pierwszego zeszytu, że takie wykorzystanie trylu nie jest cechą chopinowską, a bardziej charakterystycznym elementem języka muzycznego Paderewskiego, który dość często stosował ten zabieg zarówno w miniaturach fortepianowych, jak i w większych formach, także tych z towarzyszeniem orkiestry. Posłuchajmy fragmentu środkowej części Krakowiaka Adur. W Krakowieku Adur nie mogło oczywiście zabraknąć kadencji. Jest ona dość rozbudowana. Rozwija się od pianissimo veloce, osiągając forte, aby ponownie zaniknąć w subtelnej dynamice piano. W przeciwieństwie do większości tańców polskich op. 9, Krakowiak kończy się bardzo delikatnie. Krakowiakowy motyw stopniowo traci impet, schodząc w coraz niższe rejestry fortepianu. Uspokojenie narracji wsparte diminuendo i allargando kończy się wybrzmiewającym akordem Adur z chwilą zadumy na molowej subdominancie. Posłuchajmy. Znamy już większość motywów Krakowiaka, posłuchajmy go więc w całości. Polonez Hadur, który wieńczy tańce polskie op. 9 Ignacego Jana Paderewskiego, jest jedynym utworem tego gatunku w twórczości kompozytora. Podobnie jak pozostałe utwory tego cyklu, oparty jest na trzyczęściowej formie repryzowej. Utrzymany w tempie Allegro Maestoso jest najbardziej rozbudowanym i wirtuozowskim utworem cyklu. Otwiera go fanfarowy motyw o ilustracyjnym charakterze, quasi trombe,
którego trzykrotne powtórzenie doprowadza do prezentacji pompatycznego tematu Poloneza, do określonego przez Paderewskiego terminem grandioso. Zmianę nastroju przynosi drugi, kontrastujący charakterem temat, co podkreśla określenie kongracja. Kompozytor osiąga zmianę również poprzez wprowadzenie trybu molowego, redukcję dynamiki, w tym wypadku piano, oraz zastosowanie całkiem ścisłej imitacji między głosami. Po raz kolejny mamy przykład obecności techniki polifonicznej w omawianych utworach Paderewskiego. Niewątpliwie urozmaica to miniatury fortepianowe kompozytora, a także przełamuje ich niekiedy schematyczną budowę formalną i prostotę środków melodyczno-harmonicznych. Posłuchajmy fragmentu drugiego tematu Poloneza, który stopniowo staje się coraz bardziej figuracyjny, zatracając pierwotny melodyczny charakter. Środkowe ogniwo Poloneza na wzór wstępu rozpoczynają trąbkowe fanfary. Ten hajnałowy motyw potraktowany jest ilustracyjnie na wzór instrumentów dętych i charakterystycznych dla nich naturalnych, czystych kwint. Podobnie jak w przypadku mazurka Adur, można w tym zabiegu doszukiwać się spójności motywicznej utworu, ponownie uzyskanej dzięki metrorytmice. Zwraca uwagę także aspekt harmoniczny Poloneza. Część środkowa utrzymana jest w tonacji B-dur, daleka w pokrewieństwie od wyjściowej H-dur. Może to przypominać epizod środkowy z Poloneza Azdur Fryderyka Chopina, który także jest w dalekiej tonacji E-dur. Mająca liryczne zabarwienie melodia części środkowej rozwija się na tle kontrapunktycznego akompaniamentu lewej ręki. Kompozytor nie rezygnuje z rytmu polonezowego, który umiejętnie wplata w bardziej wyrafinowaną fakturę, także o cechach imitacyjnych. Paderewski urozmaica ją triolowymi figuracjami i wirtuozowskimi pasażami, które wypełniają przestrzeń między odległymi rejestrami melodii i akompaniamentu. Ponownie zwracają uwagę zaskakujące, choć mieszczące się w tradycyjnej harmonii funkcyjnej enharmoniczne modulacje. Powrót do tonacji macierzystej odbywa się przez połączenie akordów bemol i fizdur. Warto zwrócić uwagę na wariacyjne opracowanie ostatniego pokazu tematu. Paderewski umieszcza go w najniższym głosie w dynamice piano na tle gam glissando w partii prawej ręki, a kilka taktów dalej powtarza ten sam efekt w partii lewej ręki. Fragment ten przypominać może wariacyjne opracowanie tematu z Poloneza Fismol, opus 44 Fryderyka Chopina. Proszę posłuchać. Thank you.
W końcówce utworu następuje intensyfikacja środków wyrazu. Kompozytor operuje potężną akordową fakturą, wykorzystując wszystkie rejestry fortepianu. Polonez kończy się majestatycznie, triumfalnie w dynamice forte fortissimo. Jedyny w twórczości Paderewskiego polonez wyrasta z tradycji chopinowskiej, choć w wielu jej przejawach nie jest kontynuacją gatunku. Przede wszystkim jest to utwór zdecydowanie mniejszego formatu w porównaniu z rozbudowanymi poematami tanecznymi Chopina. Pod względem struktury, rozmiaru kompozycji i ogólnego wyrazu najbliżej mu do Poloneza Adur, opus 40, jednak wiele podobieństw łączy go także z późniejszymi dziełami, Polonezem Fismol oraz Polonezem Azdur. Te analogie to przede wszystkim wprowadzenie w nastrój utworu wyrazistym wstępem, tutaj analogia do Poloneza Fismol, podobieństwa fakturalne, m.in. opisywane wirtuozowskie gamma a la glissando, zbliżone układy pianistyczne, fragmenty akordowe, ogólna intensyfikacja środków wyrazu w końcówce dzieła, czy też majestatyczny, heroiczny wyraz, to przede wszystkim porównanie do Poloneza Azdur Chopina. Jednak jak wspomniałem, utwory Chopina są zupełnie innego formatu, pełne dramatyzmu, stąd na wielu płaszczyznach nie można ich ze sobą porównywać. Mimo opisanych podobieństw, Polonez Adur Paderewskiego nosi także znamiona pewnego nowatorstwa, a z pewnością odejścia od chopinowskiego pierwowzoru. Drugą cechą, która także zwraca uwagę w całym utworze, to nietypowe połączenia harmoniczne i akordowe. Podsumowując analizę Poloneza Adur i zarazem tańców polskich opus 9, warto podkreślić raz jeszcze, że są to utwory pełnowartościowe, artystycznie ciekawe, dające pianiście duże możliwości interpretacyjne. Z powodzeniem mogą być grywane zarówno na polskich, jak i światowych estradach. Utwory te, wpisując się w kontekst chopinowski, wykazują także indywidualne cechy, będące zapowiedzią dojrzałej twórczości kompozytora. Dziękuję bardzo za oglądanie audycji. Mam nadzieję, że w miarę w skrótowy i przystępny sposób opowiedziałem Państwu o miniaturach fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego oraz o wpływach chopinowskich w tych utworach. Dziękuję bardzo. Michał Szymanowski.